Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Państwa książkę z Finlandii. To jest autorka fińska Katja Kettu, Ćma. Kettu. Chociaż nie wiadomo, jak po chińsku czyta się E. Po fińsku. Po fińsku, a jak ja powiedziałem? Po chińsku, tak? Tak, to jest po fińsku. Finlandia. Okej. Okay. Młoda autorka z Finlandii. Kraj nadbałtycki? Tak. Książka jest... Ale przepraszam, że się jeszcze wtrącę. Czy się... bo jest taka Łotwa, Estonia. Litwa, Łotwa, Estonia. Tak, a do tej trójki nie wchodzi chyba Finlandia. Nie, dlatego że tamte były republikami radzieckimi. No właśnie. A Finlandia zawsze była państwem zupełnie niezależnym. Choć zawsze na celowniku Rosji. Podłej. Tak. I właśnie tutaj na celowniku Rosji, to jest rok 1937, Rosja próbowała, już Związek Radziecki, nie Rosja, Związek Radziecki, i oni próbowali podbić maksymalną ilość krajów i uzależnić je od siebie, a przede wszystkim mieć tam swoje wpływy. I wprowadzić tam dzicz i degrengoladę, bo to zawsze oni wprowadzali. I w związku z tym wysyłali swoich agentów, którzy stworzyli w społeczeństwie różnego rodzaju opcje, że socjalizm jest najlepszy na świecie, że trzeba zmienić ustrój, że nie może być własności prywatnej itd., itd. Książka właśnie tym się zaczyna, że taki jeden agitator sowiecki w Finlandii zawrócił w głowie młodej 15-letniej dziewczynie. A ile on ma lat? Nie wiem. No może nie jest to jakiś... Ale ciekawe, czy jest to 20-latek, czy bardziej 30-latek? Mnie się wydaje, że około 30. Tam nikt na to nie zwrócił uwagi, nie było powiedziane, że ile on ma lat. Okej. I to jest młoda 15-letnia dziewczyna, czyli rok 1937, to są istotne daty. Irga, Finka, i zachodzi w ciążę, a agitator znika, wraca do swojego kraju, do Związku Radzieckiego. Sam fakt, że ona jest w ciąży, jej ojciec jest jakimś tam bosem, w każdym razie nazywany Biały Bóg, i ona się obawia, że mogą ją spotkać jakieś reperkusje ze strony rodziny, a nadal jest zakochana w tym agitatorze. Bierze narty i przez granicę na tych nartach, uciekając z domu, pędzi do swojego ukochanego, do wspaniałej sowieckiej Rosji. No i niestety nie jest to takie cudne, ponieważ... Jak mówiono. Tak, jak mówiono, to jest raz. Następnie przekroczyła nielegalnie granicę, nie wiadomo kim ona jest. Szpiegiem, wiadomo. I trafia do gułagu. Książka jest podzielona na rozdziały i to w zasadzie to, co ja powiedziałam, to jest prolog. A zaczyna się takim konkretem już w roku 2015. Też Finka, ale młoda kobieta, dziennikarka, dostaje list od swojego ojca, który pojechał właśnie do Rosji już, bo 2015 rok, to już pojechał do Rosji. I ojciec pisze do niej, żeby natychmiast przyjechała do niego, że on ma dla niej bardzo ważne informacje i bardzo mu zależy, żeby się z nim spotkał. I to jest mała wieś, która jest wieś Ławra i taka po prostu zabita dechami mała wioska. tam na północy Rosji. Czyli normalnie średniowiecze. Normalnie średniowiecze. Pamiętasz, jak byliśmy w Rosji? Pamiętam. I pamiętasz, jak byliśmy... Skansen. A gdzie my byliśmy w tym skansenie? My byliśmy pod Moskwą, niedaleko, ale to była naprawdę prawdziwa wieś, pamiętasz? A te domki takie jak z bajki i tam Amerykanie kręcili film Piotr I. Pierwszy czy Wielki? Pierwszy Wielki. Tak? Pierwszy Wielki to jest ta sama postać? Tak. Aha, okej. I oni te śliczne takie domki, takie typowo rosyjskie dla potrzeb filmu wymalowali, zewnętrzną szatę im tak doprawili, a tam normalnie mieszkali ludzie. No i cały sęk był w tym, że tak naprawdę to było zeszłe stulecie, ale nie tak dawno temu, ale tam właściwie warunki i wszystko wyglądały jak po prostu w średniowieczu. Tak, a to był 1982 rok. No, i 8, przepraszam, tak, 88 my byliśmy. O to, że sobie zrobili mały skansen Amerykanie, a całej reszty w ogóle nie trzeba było budować. Ale to nie był skansen wybudowany. Nie, to był tam, nie. Tam mieszkali normalnie ludzie. Ja wiem, tylko że chyba tam był jakiś mały kawałek dobudowany. Nie, oni tylko to po prostu zrobili, pomalowali i odświeżyli. A wybudowali hotel, w którym my mieszkaliśmy. Aha, w którym oni sobie mieszkali. Tak, na potrzeby filmu. Żeby było gdzie mieszkać. Bo tam nie było możliwości, żeby w normalnych warunkach można było mieszkać. No, chciałem tylko wspomnieć, to była dygresja. To była dygresja. A książka jest, no i ta dziewczyna, to jest, nazywa się Werna i przyjeżdża do tej wioski. I jak ona trafia do tej wioski, to się okazuje, że jej ojciec nie żyje. Ten ojciec, który ją wzywał. Tak. Książka jest podzielona na rozdziały i na lata. I książka, powiedzmy tak, tu jest rok 1937, tu później jest rok 1940 tam któryś, tu jest rok 1954 i tak dalej, po prostu każdy rozdział ma swój rok, w którym coś się dzieje, a przeplatane jest tym rokiem 2015, gdzie ta młoda Finka jest w tej wiosce i próbuje dociec, dlaczego jej ojciec nie żyje. Książka jest świetnie napisana, bardzo interesująca i bardzo moim zdaniem ważne są te elementy gułagu, bo główna akcja, większość tych lat, gdzie ta pierwsza Finka, Irga, która przyjechała do tego Związku Radzieckiego za tym swoim lubym, trafiła do gułagu i później wszystko jest opisane, jak ona tym gułagu przetrwała, jak to dziecko się urodziło, jakie były warunki, jakie były zależności. No i wiele po prostu takich różnych sytuacji, które przeciętny Polak może nie wie, nie zna. My bardzo dużo wiemy z opowiadań naszej babci. Mhm. Znaczy mojej mamy, twojej babci. No tak. W związku z tym te opisy i te warunki, które tam panują, i to są bardzo wiernie oddane. Nie wiem, skąd autorka tak znała realia Związku Radzieckiego. Może zrobiła dobry research. Może, a może... Też ma kogoś w rodzinie. No tak. Raczej sama nie przeżyła gułagu. Nie, ale ona na przykład jako Werna pisze w pierwszej osobie. Więc gdyby ojciec jej... No już nie będę mówić, w jaki sposób był powiązany z tym gułagiem, z tą kobietą, z tą Irgą. W każdym bądź razie to są powiązania. Ten rok 2015 jest bardzo ściśle powiązany z rokiem 1937. Rozumiem, że wiele się wyjaśnia, co, dlaczego i o co chodzi. Przez te wszystkie lata. Tak. I naprawdę są takie ciężkie sceny, dramatyczne. Są miłości, są różnego rodzaju takie po prostu przykre historie, nie mówiąc, że wredne i podstępne. Jak to w Rosji. Jak to w Rosji i w Związku Radzieckim. I tutaj życie z całej północnej Europy i te zimy, które tam były i tak dalej. I jest tutaj jeszcze jedna postać, to jest Aleksiej Ignatienko, tak przezywany Matyliok, więc w związku z tym jest ta Ćma. Mhm. I on też odgrywa tu wielką rolę, jest ojcem drugiego dziecka Irgi i to wszystko ma razem wpływ na obecne czasy. No właśnie, i tu mi sugerowałaś, że masz pomysł, o kim to może być książka. Znaczy ja nie powiem, że ja mam pomysł. Moje przekonanie jest takie, ponieważ był taki okres czasu, parę lat temu, gdzie wypłynęła matka Putina. I moim takim odczuciem po przeczytaniu tej książki jest właśnie ta Irga, która przeszła przez cały gułag, gdzie urodziła drugiego syna w 50 którymś roku. No niestety, albo stety, kojarzy mi się właśnie z Putinem. Aczkolwiek jest to domyślenie. To jest z domysłu, tak? I to jest z opisu tej autorki i takie po prostu robi wrażenie. Jestem ciekawa, czy po przeczytaniu tej książki ktoś z Państwa będzie miał też takie skojarzenia jak ja. Niemniej jednak warto tą książkę przeczytać, dlatego że jest to świetne pokazanie miejsc i czasów, o których większość młodych ludzi nie ma pojęcia. Czyli i dobra książka dla młodych ludzi, żeby poznać trochę historii, i pewnie fajna dla starszych też. Rozumiem, że ogólnie cała książka Ci się podobała. Tak, jest bardzo dobrze napisana i bardzo realistyczna. Polecam bardzo serdecznie. Okej. Pozdrawiamy. Dziękuję. Pa, pa. Do widzenia.